Przegląd sportowy. Panie trenerze, co po takim meczu poza trzema punktami cieszy najbardziej? Znaczy na pewno postawa, na pewno to, co rozmawiam z drużyną i też uważam za najważniejsze w piłce, w sporcie w ogóle, to jest właściwe podejście, właściwe zaangażowanie, nie schodzenie z drogi pomimo okoliczności, tylko konsekwentnie dążenie do tego, o czym rozmawiamy przed. I myślę, że to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że po prostu dzisiaj ten mecz był potwierdzeniem tego, że jeżeli się nie poddaje i jeżeli cały czas jest wiara i jest nastawienie do tego, żeby walczyć i próbować dalej, próbować, to bardzo często też życie, czyli piłka to oddaje. I myślę, że to mnie najbardziej cieszy, bo powiedziałem, że w 70. i którejś tam minucie w meczu w Zabrzu byliśmy 6 punktów za Lechią Gdańsk i tak na dobrą sprawę dzisiaj teoretycznie to mogło pójść na 9 punktów, tak? Gdybyśmy tak przystąpili do meczu i gdybyśmy po prostu przestali też w Zabrzu wierzyć w to, że można mecz jeszcze odwrócić. Dzisiaj jest różnica, nie ma różnicy punktowej i to jest dowód, namacalny dowód do tego, o czym mówię, że najważniejsze jest podejście i zaangażowanie wszystkich od pierwszej do ostatniej minuty i wtedy resztę się dużo łatwiej ocenia. W pewnym momencie brakowało wam chyba 2 bramek, żeby skończyć tę rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. Czy wy śledziliście to, co się dzieje w Krakowie? Tak, doszło do mnie informacja, że w tym momencie było 4-1 w Krakowie i myślę, że to też nie zmieniło jakoś tak mojego podejścia. Graliśmy normalny mecz, nie nastawiałem się dzisiaj na wysokie zwycięstwo. Też widziałem, że Pogoń ma o co walczyć i też nie jest to słaba drużyna, więc cieszyło mnie nawet minimalne zwycięstwo. Tym bardziej jak było 3-1, to widzieliśmy, że jeszcze spokojnie możemy rozgrywać tą końcówkę. I jakby nie przejmowałem się tym, że będziemy na drugim miejscu, bo wolę być na drugim miejscu bez straty punktu niż na drugim miejscu z 6 punktami straty, więc jest czego być zadowolony w tym momencie, pomimo tego, że na pewno czeka nas trudny mecz w Gdańsku. Czy taka Legia, jaką widzieliśmy w drugiej połowie, to ta Legia, którą pan chce widzieć do końca sezonu, czy ma pan poczucie, że jeszcze są rezerwy? Czyli oprócz takiego samego początku pierwszej połowy, to ja w ogóle powiedziałbym, że Legia w dłuższą część meczu, nie tylko drugą połowę, grała dobrze. To, że przegrywała, to też nie świadczy o tym, że było inaczej, bo również dobrze mogliśmy ten mecz tylko na koniec zremisować, nie mieć tyle też skuteczności w drugiej połowie i wtedy też miałbym to same poczucie i to, o czym powiedziałem wcześniej, że po prostu na dłuższą metę takie coś nam się zwróci, tak? Jeżeli będziemy po prostu kontynuowali granie z pasją, z determinacją, z wiarą. Tego oczekuję od drużyny i jestem przekonany, jestem teraz na początku swojej, można powiedzieć, trenerskiej kariery, ale jestem przekonany, że ze swoich drużyn będę chciał na pewno to zdobyć, bo żaden trener nie jest w stanie zagwarantować zwycięstw, natomiast to, żeby była wiara i żeby była determinacja i chęć, to po prostu musi być. Jeszcze jedna kwestia personalna. W tym meczu mógł już wystąpić Kafu, ale rozpoczął mecz na ławce. Zdecydował się pan na Antolicia. Co zadecydowało o tym? No, zadecydowało to, co też było widać w dzisiejszym meczu, że Antolic jest w dobrej formie, że poprzednie 2 mecze też byłem zadowolony z jego postawy.
Cafu jest niezmiernie ważnym zawodnikiem dla nas i wielkim profesjonalistą. On też rozumie, że po tej przerwie była sytuacja taka, że po prostu dwójka ludzi występująca w środku pola zasługiwała na to, żeby kolejny mecz rozpocząć. Poza tym kwestie takie jak żółte kartki, gdzie cała trójka jest zagrożona dzisiaj na wypad Martins, jest też oczywiste, że wszyscy, cała trójka będzie grała bardzo dużo i dla mnie dla nas dzisiaj się liczyło po tym, żeby po tym jak Martins dostał żółtą kartkę, liczyło się bardzo to, żeby Cafu lub Antolić nie dostał, więc bardzo się cieszę. Można powiedzieć, może nie aż tak jak ze zwycięstwa, ale prawie, że ktoś z tej dwójki jeszcze oprócz Martinsa nie dostał kartki. Dziękuję. Czy są pytania? Prosimy bardzo. Dzień dobry, Krzysztof Lech, Telewizja Polska, tutaj jestem. Gratulacje Vuko, bo w ciągu dwóch ostatnich meczów pokazałeś, że drużyna potrafi jednak grać, to teraz zapytam, co trener Vukovich zrobił w szatni, że ci piłkarze naraz dostali tę wiarę, o której ty tak mówisz? I drugie pytanie, bo ciągle powtarzasz, że każdy trener jest tymczasowy. Czy sądzisz, że na początku, jak podkreślasz kariery trenerskiej, twoja tymczasowość w Legii będzie trwała dłużej niż tylko do końca sezonu? No, począwszy od końca, to cieszę się z chwili takiej, że jestem i mam możliwość prowadzenia tej drużyny. Nie jest to tak oczywiste i nie jest tak też łatwe, żeby taki klub dostać do prowadzenia. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest wielu trenerów, którzy nie doświadczą tego w swoim życiu. Natomiast gdzieś też wierzę, że na to zapracowałem przez wiele lat. Nie tylko ostatnie lata jako asystent, ale też czasami żartuję, że pewnego dnia postawiłem na dobrego konia. Była to Legia Warszawa, kiedy nie tak oczywiste, nie tak wszyscy się pchali do tego, żeby grać w Legii, to ja grałem przez wiele sezonów i dlatego też wydaje mi się, że dzisiaj mam taką szansę, żeby tutaj w tej chwili prowadzić drużynę. Drużyna na pewno jest dla mnie wiadomą i ja nie miałem po prostu żadnych wątpliwości, że mam jakieś, że tak powiem, kwestie, które nie są mi znane w stosunku do tego, co drużyna potrzebuje, z czego drużyna powinna, co drużyna powinna zmienić. Najważniejsze było to, że ich reakcja, która jest nie do końca zależna ode mnie. Ich reakcja jest poprawna, jest właściwa. Ja powiedziałem po meczu z Jagiellonią, jak tylko miałem 24 godziny, że na przygotowanie tego meczu, że ten mecz jest też najlepszym dowodem, że to piłkarze decydują na boisku praktycznie o wszystkim. I ktoś z mądrych trenerów powiedział, że w tygodniu można i trener ma wpływ na to, co się dzieje. Nawet w 90% po treningu się decyduje wszystko, natomiast w meczu to jest 10% trenera, 90% piłkarzy. Także im wszystkie zasługi i brawa dla te ostatnie trzy mecze. Proszę bardzo. Łukasz Matusik, Polskie Radio. Trenerze, chciałbym się zapytać, o czym świadczy fakt, że w czterech z sześciu ostatnich zwycięstw Legia strzela tylko w drugiej części spotkania? Strzela bramki. No i bo w sensie, dlaczego tak jest, tak? Tak, tak, tak. No trudno mi powiedzieć. Martwiłbym się wówczas, gdybyśmy mieli taką sytuację, żebyśmy nie stwarzali sytuacji. Na pierwszej połowie też mieliśmy dzisiaj poprzeczkę, słupek. Na pewno fajną pan statystykę wyciągnął, ale nie dla mnie
za istotną. Po prostu liczy się końcowy wynik i szczerze wolę 3-0 i spokojne prowadzenie i doprowadzenie wyniku bez takich zwariowań jak w Zabrzu czy tutaj, ale mecz nieraz idzie w drugą stronę i liczy się reakcja i to, że po prostu dalej trzeba grać tak samo i dzisiaj to po prostu zrobiliśmy.